jestem przy większym stawie. Tam śpiewa przede mną szczygieł. No niestety jest tu dużo ryb. Tak patrzę, czy tutaj są, pojawiły się kijanki. Bo w tym miejscu była dużo złóż jaj, ale nie widzę kijanek, więc być może... A ryb jest naprawdę dużo. Być może po prostu skrzek został wyjedzony. Młode żabki też. Także tam jest szansa, tam gdzie widzicie te trzciny, tam jest płytki staw bez ryb. No tutaj raczej te szanse są ograniczone. Jeszcze spróbujemy dojść, ale to może później, do robów, które spróbuję obejrzeć, gdzie widziałem złożenie. Ale przechodząc już wcześniej, widziałem, że niestety kliszki żółte też przyleciały, nade mną się odzywają. Tutaj się działa. To jest od lat tutaj para. Bardzo blisko. Odzywają się też grzebiuszki ziemne stąd. Jest też dużo żab zielonych. No ale to te zmarszczki na wodzie, które widać teraz przede mną, ta ucieczka, to jest ryb. Popatrzcie, ile ich jest. No właściwie tutaj szans dla płazów, dla młodych płazów nie widzę. Nie daj Bóg, jak się jeszcze pojawi trawianka. Także no, będzie tutaj straszny spadek liczebności płazów. No, coraz bardziej jestem przekonany, że dla tych gatunków bardzo pospolitych kiedyś żab brunatnych w Polsce potrzebne są programy czynnej ochrony. Chociaż nie wiem, czy to zadanie nas po prostu jest możliwe do udźwignięcia i w jakim stanie. Na pewno na terenach chronionych należy zadbać, żeby oczka wodne nie były likwidowane, no i nie były zarybiane, szczególnie te, które są gdzieś w oddaleniu od większych zbiorników. Ja wiem, że wędkarze lubią każdy zbiornik zarybić, ale no też chciałbym zaapelować, przynajmniej tych, którzy tutaj mnie w radaniu słuchają, żeby nawet w niektórych miejscach tego po prostu nie czynili. No tu jest traw gospodarczy, więc no przed nami, więc no właściciel tutaj jest, jego interes gospodarczy nadrzędny. No i trudno, trzeba się z tym pogodzić. Aczkolwiek, no mówię, jest szansa tam, gdzie teraz potrząs z kolei, czy też taki trznadel, który jest związany z szuwarami, odzywa się w szuwarach, odzywa się. No i to tam na tym oczku, no, jest duża możliwość, że te wszystkie młode tym płazą uda się po prostu przeobrazić, skończyć rozwój. Tutaj jednak widzę marne szanse, dlatego że no, jest bardzo dużo ryb. Aczkolwiek godują jeszcze, słychać, i grzebiuszki, i godujące robuchy szare. Jest dużo też żab zielonych. Tutaj zresztą miałem wyjątkowo dużo okazy żab zielonych, także one tutaj dożywają naprawdę późnego wieku. Pewnie głównie żaba wodna i jeziorkowa tutaj funkcjonuje na tym zbiorniku od lat. A jak mi się uda w czerwcu może napatoczyć tutaj, jeśli tutaj będę jeszcze, no to wam pokażę. Ja i spotkam taką potężną, tu ją przez kilka, wydaje mi się, że przez 2-3 lata obserwowałem, naprawdę duża. Nawet myślałem o tym, żeby ją złapać i po prostu pomierzyć i poważyć. Ale nawet samo obserwowanie tak dużego, prawie jak żaba śmieszka. No ale takie cechy zewnętrzne wskazywały raczej, że nie jest to śmieszka. Bardziej w kierunku żaby wodnej, która jest hybrydą śmieszki. Zresztą z żabą jeziorkową. Tutaj się pojawił. Jeśli mi się pojawi, no to spróbuję wam to pokazać. A teraz się przejdziemy do tego rowu generalnie, który no właściwie jest siedliskiem zastępczym. Stał się siedliskiem zastępczym dla żaby trawnej, którą też
też nakręciłem krótki filmik. Samiec nadawał z przepustu. No, jego głos ulegał naprawdę dużemu wzmocnieniu dzięki temu przepustowi. Tutaj w ogóle jest. A tak nawiasem mówiąc, jesteśmy tutaj świadkami kolejnej akcji modernizacyjnej, bo tędy biegła droga ponad 200 lat temu. Droga, trakt puławski, na Puławy w każdym razie, na Zwoleń, wytyczona jeszcze za czasów pierwszej takiej regionalnej dyrekcji dróg państwowych, ale z roku 1818, nawet dalej. No i taka pierwsza wielka akcja modernizacyjna, gdzie wybudowano sieć nowoczesnych dróg, co prawda, no, w nawiązaniu do takiej rzymskiej tradycji, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, one wtedy prowadziły do Warszawy. No ale jedna z takich nowoczesnych, takich właściwie autostrad, no, prowadziła z Radomia w kierunku Puław, droga puławska. No, w tej chwili już jest drogą, tylko to jest ulica Lubelska. No ale tu spotkały się dwie modernizacje sprzed 200 lat i ta teraz nowocześniejsza, czyli budowa lotniska w Radomiu. Także taka historyczna ciekawostka tutaj. Natomiast podejdziemy jeszcze. No niestety to był ten przepust w tym miejscu. Najwyraźniej to wyschło. No i trudno. Znaczy trudno. No szkoda, że nie zauważyłem tego w porę. Można było po prostu przenieść ten skrzyk. No, moja wina. Chyba, że było to tutaj. No, ale tutaj z kolei sprawdzałem ten zbiornik. Nie ma w nim ani skrzeku. A mamy żabkę zieloną. Skoczyła przed chwilą. Także żabki zielone, tylko taka niedojrzała jeszcze. Pewnie 2-3 latka. A tutaj dzięki temu, że jest tutaj taka pryzma, wyniesienie, jest ten dołek, no to pewnie, a nie, są, patrzcie, ile ich jest. Czyli udało się temu samczykowi. Fajne maluchy. No, przenoszenie do tego stawu by było, teraz mijało się z celem. Po prostu muszę tutaj obserwować, jak one się tu zachowują, jak będzie woda naprawdę płytka, no po prostu przyjadę z wiaderkiem i je zabiorę i przeniosę do tego mniejszego stawiku. No bo szkoda, patrzcie, to jest z jednej kuli najprawdopodobniej tą, którą obserwowałem, czyli są, ale bałem się, że nie ma. No proszę, jak trzeba czasami sprawdzać. No wydawało mi się, że tamten poprzedni przepust, ale to był ten przepust, czyli to środowisko zastępcze tutaj akurat może nawet będzie bardziej perspektywiczne, no powiedzmy perspektywiczne, niż tamto. Mam nadzieję, że tutaj nie wypłuczę się, nie wypłuczę się tutaj do tego miejsca i nie przepłuczę. Obserwowałem w parku Leśniczówka w Radomiu też takie usiłowania żab trawnych, które składały kulę skrzeku do strumienia, do sadkówki, no ale woda je przynosiła dalej. To było tuż po likwidacji właściwie takich oczek wodnych, one nie, które były wcześniej, no zostały zasypane. No i płazy szukały miejsca, gdzie mogą bezpiecznie składać. No wydawało im się, że to środowisko jest ok. No ta populacja już z nadsadkówki najprawdopodobniej wymarła.